4 października na blogu SSO, który pojawia się informacja na temat zabytków, które zobaczymy w DLC Road to the Black Sea. A więcej informacji w tym odcinku. Zapraszam. A więc siema, z tej strony Seba, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z informacjami od SCS Software, a w dzisiejszym odcinku będzie mowa na temat zabytków, które spotkamy w nadchodzącym DLC mapowym do ETS-a, czyli mowa tu oczywiście o DLC Road to the Black Sea lub też, jak ktoś woli, Droga do Morza Czarnego. I tak, dzisiejsze informacje to będą przede wszystkim screenshoty, mamy ich w sumie 10, więc od razu sobie do nich przejdziemy. No i na początku pierwszy screen naprawdę prezentuje się bardzo, bardzo fantastycznie. No zobaczcie to miejsce, które tutaj widzimy. No coś niesamowitego. Prawdopodobnie jest to jakieś miasteczko widokowe, czy coś w tym stylu. Takowe zostały dodane jakoś do ETS-a wraz z wyjściem DLC Beyond the Baltic Sea. Tam przez takowe miasteczka też mogliśmy przyjeżdżać. Początek takich miasteczek w ogóle jest od ATS-a, natomiast jak widać takowe miasteczko widokowe też spotkamy w DLC Road to the Black Sea. Jeśli chodzi o to miejsce, o to miasteczko, no prezentuje się naprawdę fantastycznie, klimat jest mega. Prawdopodobnie jest to jakieś mniejsze miasto turystyczne ze względu na ten zamek tutaj na górze. Natomiast sam przejazd przez to miasteczko, te widoki, zwłaszcza te detale, ten klimat cały, który tu się prezentuje, no coś niesamowitego, już się nie mogę doczekać, jak będę tędy jeździć. Jest to oczywiście jakaś lokalna droga, no ale po prostu te drogi, te lokalne drogi na tym DLC zrobią na pewno największą tutaj robotę, bo widoki będą niesamowite, zwłaszcza jeśli chodzi o szczegółowość, o dorobienie tych miejsc, no coś niesamowitego, nie mogę po prostu doczekać się już tego DLC, nawet po tym pierwszym zdjęciu, bo prezentuje się fantastycznie. Idąc dalej, drugi screenshot prezentuje nam taki oto zabytek, są to jakieś tutaj kolumny rzymskie czy greckie, nie wiem dokładnie, nie znam się na tym, ale jeśli chodzi o to miejsce, to wydaje mi się, że mogliśmy to miejsce już zobaczyć w innych informacjach też na temat DLC Road to the Black Sea i chyba po części tak pojawiły się przy informacjach z przejściami granicznymi, wtedy na jednym zdjęciu one chyba były w takiej oddali trochę widoczne. No i prawdopodobnie tutaj ten cały most to jest po prostu, no przejście graniczne, tu jest granica po prostu na tym. Dokładnie nie pamiętam, między jakimi krajami to przejście graniczne jest. Natomiast jeśli chodzi o ten zabytek, no fajnie się prezentuje. Choć dla mnie tutaj bardziej ładniej wygląda, szczerze mówiąc, ten most cały, bo fajnie jest zrobiony. Na dole, jak widać, pierwsza część tego mostu to jest po prostu przejazd kolejowy. Jak widać, tutaj jakaś ciuchcia sobie jedzie, pasażerska. Natomiast na górze jadą normalne tutaj osobówki, ciężarówki i inne pojazdy. Na trzecim zdjęciu mamy prawdopodobnie jakieś muzeum, tak mi się wydaje. I prawdopodobnie jest to muzeum o tematyce wojskowej, bo jak widać tutaj mamy jakąś rakietę, tutaj jakieś działa, tutaj akurat jakiś statek czy jacht, ale taki bardziej bojowy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Na początku myślałem, że to marynarka, ale nie do końca, bo tutaj są też te działa, ale też może tak być. Nie znam się też do końca na tym, więc chociaż faktycznie może to mieć bardziej związek z marynarką, bo widać, że tutaj akurat jeśli chodzi o to ogrodzenie tego miejsca, jak widać tutaj nie ma takiej siatki czy też takiego murku, tylko jak widać tutaj są takie łańcuchy, które akurat łączą się przy takich oto słupach czy coś, które tak kształtem przypominają takie kotwice, więc może że to jest jakieś muzeum, czy jakiś ośrodek, który nawiązuje do historii marynarki. Możliwe, ale idąc dalej. Czwarte zdjęcie prezentuje nam, jak widać w pierwszym planie, jakieś sanktuarium, jakąś świątynię chrześcijańską, która naprawdę robi niezłe wrażenie. Model tego budynku jest naprawdę nieźle zrobiony, ale nie tylko ten budynek jest nieźle zrobiony, bo zobaczmy, że tutaj jakiś mniejszy kościołek, jakieś domki tutaj i inne tego typu rzeczy, te takie detale są naprawdę nieźle zrobione, fajnie dorobione. Widać jeszcze tutaj jest taki teren przemysłowy. Idąc dalej, no tutaj jakaś autostrada, droga ekspresowa, no chyba bardziej ekspresowa i w sumie więcej nic tu nie ma. Tutaj mamy akurat jakiś mural, jeśli się nie mylę, tak to chyba się nazywa, gdzie mamy tutaj jakieś postacie, do końca nie wiem, czy to są bohaterzy bułgarscy, czy coś w tym stylu, nie znam się, zwłaszcza na historii Bułgarii, tych osób nie znam, ale jeśli chodzi o to miejsce, w sumie fajnie się prezentuje. Widać SCS, no tutaj naprawdę jeśli chodzi o detale, no naprawdę niesamowitą robią robotę, bo przy takim oto miejscu, no trochę czasu trzeba spędzić, jeszcze to dorobić.
A widać, oni tutaj nieźle to zrobili, aż potem muszę sobie zobaczyć realną lokalizację, jak oni to odzerowali. Idąc dalej, tutaj mamy jakąś nową firmę chyba. Możliwe, że tak, tutaj chyba jest Sporklift, ale widzę, że jeszcze takich naczep i tego typu rzeczy jeszcze nie zrobili, ponieważ tutaj mamy starą firmę, która już znajduje się w DLC Italia, o ile się nie mylę. Natomiast zastanawia mnie przy tym zdjęciu ten oto pojazd. Czy on faktycznie stąd wyjechał? Jeśli tak, no to fajnie, podoba mi się to. Tu akurat widzimy, że jakiś tramwaj sobie jedzie po środku, fajnie się prezentuje oczywiście, ludzie też się w nim znajdują, jeśli ktoś chce takie szczegółowe opisy. W tle mamy też jakiś budynek, tu jakieś kwiatki, jakieś targi, tu są stoiska. Idąc dalej, tutaj mamy dosyć ciekawe miejsce, tu mamy jakąś tamę, widać w Rumunii. Czekajcie, ja chyba kojarzę podobne miejsce z Promoca, bo ono było widoczne na jednym ze zdjęć wczytywania, chyba w starszych wersjach właśnie Promoca. I tam robiło to w sumie niezłe wrażenie, ciekawe jak oni tutaj to zrobili, no to mnie zastanawia bardzo. Ale przy okazji jeszcze zobaczmy, jak to bardzo fajnie zrobione. Ja wiem, że tak przykuwam tą uwagę do detaliczności, ale to jest najlepsze w tych mapach. Zobaczcie, te wszystkie śmieci tutaj na przykład. Te dziury, te zniszczenia tej drogi, że ona jest taka, no nie jest nowa, nie jest to jakaś tam jakaś tekstura, tylko jest to widać bardzo dorobiona tekstura dróg, która no, prezentuje się bardzo fajnie. Jeszcze jakby można było czuć te zniszczenia jadąc na kierownicy, no to byłoby fajniej, ale jak będzie, no to zobaczymy, ale no podoba mi się po prostu taka detaliczność. Tutaj dla mnie SS idzie na plus oczywiście. Tu mamy jakieś rondo w Bułgarii, jakieś rybki. Tu mamy prawdopodobnie nazwę tego miasta, ale nie znam cyrylicy, więc nie wiem, co tam pisze. I w sumie jeśli chodzi o te zdjęcia, to tyle. Tu chyba, tu tak, tu są jakieś znaki jakichś miast, ale nie jestem w stanie ich odczytać, bo bardzo małe są tam napisy. Przy okazji jeszcze cofnę się, tutaj też jest jakaś tablica, ale no zasłonięte i też małe są napisy. Natomiast reszty tablic żadnych tutaj nie widzę, ani tego typu rzeczy też nie widzę. Więc nie jestem tutaj w stanie odkryć jakichś nowych, czy też pewniejszych miast, które tam spotkamy. Natomiast oczywiście na dole jest przypomnienie, że można dodać oczywiście DLC Road to the Black Sea do swojej listy życzeń na Steamie. Jeśli chodzi o te wszystkie informacje, to tyle. Natomiast zanim skończę ten odcinek, zauważyliście, że pewnie tutaj nie porównywałem nic do rzeczywistych miejsc, ponieważ nagrywam to w momencie, kiedy jeszcze nikt tego nie znalazł, a ja przed nagrywaniem tego filmu nie mam czasu szukać tych miejsc na całej Rumunii, Bułgarii czy też Turcji. Natomiast od czego jesteście wy? I tutaj mam dla was taki deal. Jeśli chcecie serduszko, to wystarczy, że po prostu znajdziecie taką lokalizację, czy też lokalizację danych tutaj tych miejsc, które mogliśmy zobaczyć na no tych 10 screenach. Na przykład jeśli ktoś znajdzie to miejsce, może podać w komentarzu link do Google Mapsa, oczywiście z dokładną lokalizacją tego miejsca. Najlepiej w Street View, a jak nie, no to zaznaczonym punktem. I oczywiście zaznaczeniem, że jest to na przykład zabytek ze zdjęcia numer 2, czy też może, o właśnie, z miejsca numer 6. I na przykład taki komentarz może zdobyć tutaj serduszko. Więc tutaj, cóż, taka zabawa tutaj z wami, możecie zapracować sobie na serduszko. Ale jeśli chodzi o te informacje, to tyle. A więc zachęcam do ocenienia tego filmu, skomentowania go, udostępnienia. Zapraszam na moją stronę Twittera, Discorda, do grupy na Steam i widzimy się w kolejnych filmach, więc trzymajcie się, no i cześć!